Cześć, dzień dobry, witam wszystkich na kanale Jazz Join IT. To jest program Dywagacje. Spotykamy się regularnie, żeby porozmawiać o tematach, które niekoniecznie są związane z kodowaniem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Accessibility. Jest z nami dzisiaj specjalny gość z Wrocławia. Piotr Żyr... Żyrałka. Piotr źrołka. Tak, zgadza się. Bartosz, dziękuję Ci bardzo, jesteś jedną z nielicznych osób, która poprawnie wypowiedziała moje nazwisko za pierwszym razem, więc wielkie dzięki. Przyjechałeś reprezentując firmę Kinaole. Zgadza się. Skąd pomysł na nazwę? Od tego zacznę na rozgrzewkę. E, nazwa jest, pochodzi od e, hawajskiego słowa e, robić pierwszy raz e, coś, e, z pierwszy raz z, e, w danym kontekście, e, w danym odczuciu. Za pierwszym razem. Więc to jest troszeczkę takie słowo flawless, które trochę podkreśla naszą misję, że staramy podchodzić się do każdego projektu i usługi indywidualnie, bez takiego recyklingu procesów i odtwarzania czegoś, co jest na rynku, żeby każdy proces był unikalny. Mhm. Ale to jest trochę przekorna nazwa, bo Accessibility to nie jest coś, co robisz pierwszy raz, generalnie masz jakieś doświadczenie z Zgadza, tym tematem. Pod kątem każdego projektu, każdy projekt jest inny. Bo mimo wszystko, ten framework dostępność cyfrowa, może powinniśmy powiedzieć tak naprawdę, czym jest dostępność cyfrowa, bo może nie wszyscy um, posiadają tą wiedzę. To jest dobry Do, pomysł w sumie. No? Dostępność cyfrowa dotyczy tworzenia produktów, e, które są e, dostępne dla, e, dla nas wszystkich z dużym naciskiem na osoby z niepełnosprawnością. Tutaj myślę, że moi koledzy z e, Poharu by to mówili, nie, dostępność to jest tylko dla osób z niepełnosprawnością. Ja uważam, że dla nas wszystkich, bo de facto bycie dostępnym oznacza tworzenie projektów i usług, które będą bardziej użyteczne dla nas wszystkich. Tak, ja w ogóle się spotkałem z tym, że bardzo często zestawia się accessibility z usability i to, są, to nie są przeciwstawne tematy, aczkolwiek accessibility idzie trochę głębiej. Tak, idzie troszeczkę głębiej, bo powiedział, że nawet accessibility e, doprowadza do tego, że produkt ostatecznie będzie bardziej użyteczny. Więc one się zazębiają. Przykład, e, pierwszy brzegu e, obsługach z klawiaturą. Accessibility Wprost mówi, że produkt cyfrowy powinien być dostępny za pomocą klawiatury. No i ta klawiatura może pomóc nam wszystkim. No bardzo, że nie oszukujmy się, za chwilę będziemy mieć pięćdziesiątki na karku i nie będziemy korzystać z myszki czy touchpada w taki sam sposób jak dzisiaj, mając 18 lat. I dzięki dostępności e, gwarantujemy to, że ten produkt, usługa, którą e, tworzymy dzisiaj, e, będziemy mogli korzystać. Tak, znaczy myślę, że to jest też wina tego, że ta branża jest stosunkowo młoda i mhm. jeszcze niewystarczająco dużo programistów dotarło do tego wieku, gdzie korzystanie, chociażby no, przeważnie z aplikacji mhm. webowych, wiąże się z czasem z karkułownym zajęciem. Tak, ale ktoś z drugiej strony no, większość z nas, e, rodzice korzystają dzisiaj z, e, z produktów. Tak naprawdę ja nie wiem pamiętam, że no, pierwszy telefon, Nokia, sławna, niezniszczalna. 3 3 10. No, gdzieś tam wchodziłem, ja miałem wiem, 16 lat i wiesz, o, technologia, mogę zadzwonić jakieś przyciski, coś się dzieje, więc e, oczywiście wcześniej było Atari, e, ale dzisiaj, no, nie wyobrażamy sobie życia bez telefonów. To prawda. Chociaż czasem, jak sobie wyobrażam życie bez telefonu, to czuję taką wewnętrzną ulgę. Tak, no, czasami by się przydało takie oderwanie od rzeczywistości, ale patrząc w kontekście usług, które działamy, nie wiem, składamy PITA. Moi rodzice też byłem w wielkim szoku, jak no, 50 plus osoby nagle wchodzą do komputera, nie potrafią się od niego oderwać. Ale też zauważyłem inną perspektywę, że ja śmigając na komputerze za pomocą myszki, widzę, że mój tata korzysta z klawiatury. I to jest raz, dwa, trzy, czyli takie pojedyncze kliknięcia. I w momencie, kiedy zacząłem karierę w IT, zobaczyłem, kurcze. To, to jest fajne, bo, bo to jest perspektywa osób, które e, no, korzystają z produktu cyfrowego inaczej i gdzieś tam na swojej drodze też spotkałem osoby niewidome, osoby głuche i one mówią: kurczę, ale jest fajnie, fajnie, że komputery się pojawiają, pierwszy Windows 95, 98, ale ja nie potrafię korzystać z tego. I, 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 i narodziła się ta perspektywa: Ej, to dostępność jest fajna. I patrząc za tą perspektywę, że jesteśmy w stanie tworzyć, tworzyć te produkty, bo to jest jedna kwestia, jak korzystać, narodziła się no, taka perspektywa, Ej, fajnie byłoby tak naprawdę wejść w buty tych osób i zobaczyć, co możemy zrobić, żeby te produkty rzeczywiście tworzyć dostępne, uniwersalne dla wszystkich. Więc. Odnosząc się do, do, do tej definicji, dla mnie dostępność jest bardzo szerokim tematem, dotykająca nas wszystkich. Tak, to jest moim zdaniem całkiem fajne podsumowanie i e, mi się podoba to, że podkreśliłeś, że to nie dotyka tylko osób niepełnosprawnych albo z mm -hmm. niepełnospra niepełnosprawnościami. Tutaj zależy po prostu. E, tak, tak, polski rzecz trudna. Tak. Ja na przykład w wersji angielskiej, e, jak miałem do czynienia właśnie z e, szkoleniami, e, mm -hmm. spotykałem się z pojęciem tego, że e, osoby. Wolą być nazywane disabled people, nie people with disabilities. I to jest, ale to zależy, nie? To zależy, to od to mi się wydaje. Nie? Tak, wiesz, to ta, ta na, nazewnictwo jakby się ewoluuje i zmienia, i, i nawet dzisiaj, no, projektowanie e, inkluzywne. No. Bardzo ładne określenie. Jest trudne, nawet pojawia się tłumaczenie włączające, więc w naszej branży pojawia się wiele angielszczyzny, którą musimy się w jakiś sposób starać tłumaczyć, może nie musimy, może powinniśmy de facto ją zostawić w taki sposób, jaki istnieje i ją po prostu zaakceptować. Próbuję złapać wątek, od którego odbiegliśmy trochę. Tak, e, tak. odbiegliśmy trochę. Odbiegliśmy, no bo generalnie e, tak, pytanie, które zadałem, tyczyło się tego, jak wygląda Twoja historia zawodowa z, mm -hmm. z Accessibility. W sensie, tak. bo zakładam, że Kinaole to chyba nie jest pierwszy projekt. Nie, nie, nie Kinaole to nie jest pierwszy projekt. To jest taka e, firma, która powstała 6 lat temu. A jeżeli chodzi o historię, tak jak wspomniałem, właśnie rodzice, spotkanie i kiedyś dawno temu zacząłem pracę w zielonym banku. Mm -hmm. I e, e, pozdrawiam mojego menadżera, e, e, Jerzego, który dał mi szansę i e, w pewnym momencie powiedział, rzucił pewną sumę pieniędzy. Piotrek, e, no jest jakaś tam dostępność, e, osoby mm, niewidzące? z zbadaj w ogóle temat. Ja wtedy byłem w ogóle zielony. Jak w banku. Wie, Ok, jak w banku, jak w banku. I e, e, co zrobiłem? E, skontaktowaliśmy się z e, ówczesnym deweloperem Mackiem, z Polskim Związkiem Niewidomych. E, zbudowaliśmy w kantorku, pamiętam to było takie jedyne miejsce na open space, które nie miało okien. Bo wiesz, taki kantorek, wchodzisz i po prostu ciemność. E, skombinowaliśmy pierwszego kompa. Zaprosiliśmy osobę z Polskiego Związku Niewidomych, która przyszła na, do nas i w ogóle zaczęła opowiadać, jak to jest dzisiaj korzystać z komputera. Wprowadziła nas w historię czytników ekranu, czyli interpretorów tego kodu stworzonego przez programistów, i pokazała nam ówcześnie jedyny bank, który był dostępny, i nam się zapaliły: Wow! Mi się zapaliło Wow, to jest fantastyczne! Fantastyczne, że możemy wejść w butę innych osób i stworzyć produkt, który będzie dostępny. I rzeczywiście po kilku miesiącach wytężonej pracy, Zielony Bank był jednym z drugim, był drugim bankiem w Polsce, który był dostępny i przyniosło to wiele korzyści finansowych, bo dostępność też dzisiaj pod kątem biznesowym musimy rozważać jako dotarcie do większego grona odbiorców. I, i, I to, że jest ten aspekt um, etyczny budowania produktu, jest jeszcze ten aspekt biznesowy, że tworząc rozwiązania biznesowe, docieramy do większego grona. Więc, wracając do wątku, bo widzimy tutaj, że odchodzę, tak, to był ja mój początek historii, że pierwszy raz spotkałem się z, z osobami z niepełnosprawnością. Pierwszy raz e, zacząłem czytać WCAG 2.0, i to było mniej więcej 2008 rok, kiedy to WCAG zostało opublikowane, czyli WCG Zbiór Dobrych Praktyk, jak budować e, produkty cyfrowe. No i zacząłem to czytać. Mhm. I, I właściwie no, ta przygoda już trwa 14 lat. Wow, to jest całkiem, całkiem spory kawał czasu. E, poruszyłeś się ten temat? Który chciałem jakby trochę bardziej podrążyć, bo w Twoim przypadku ta przygoda z Accessibility zaczęła się formalnie rzecz biorąc od tego, że twój przełożony tak naprawdę wyszedł z ideą. Tak. To nie zawsze jest tak różowo, nie? Nie jest, nie. zdecydowanie. Nawet dzisiaj tak naprawdę idąc swoim krokiem, czy dostępność jest łatwa na wyciągnięcie ręki? Nie bardzo często biznes nie jest świadomy. Albo jest wręcz odwrotnie, no dzisiaj żyjemy w globalnej wiosce IT, i często jest tak, że pojawi się pozew od wujka z Ameryki, produktu, który gdzieś tam dotykamy, i nagle biznes kluczy, ktoś nas pozwał. Kto z nas pozwał? Znany przykład: Domino Pizza, osoba niewidoma nie jest w stanie zamówić pizzy z strony internetowej. To słyszałem w Stanach. Słyszałem o tej historii, no. Kucze, no, wiesz, i w Stanach co się robimy? No, pozywamy. No, no bo... tam pozwolecało wszystko. <laughs> Więc nagle biznes zaczyna sobie uświadamiać, kucze, a może to może dotknąć nas, i rzeczywiście w kontekście takim biznesowym, jeżeli idę e, Twoim tropem, dzisiaj musi się coś pojawić. Musi pojawić się impact, e, Jakiś żeby… impact. impuls, który popchnie firmę w kierunku tego, żeby inwestować. Mówić tutaj. dostępności. Choć dzisiaj wszyscy zaczynają mówić o tej dostępności, bo e, no, mamy Unię Europejską. Tak, tutaj z, 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 wiem, wiem, w którym kierunku zmierzasz, pogadamy o tym jeszcze, ale chciałem się zatrzymać jeszcze na chwilę na tej części biznesowej, bo na razie odsuwając na bok kwestie formalne, tutaj mm -hmm. mały spoiler alert, ale będziemy jeszcze wspominać o, o tym, dlaczego generalnie czasem musimy tę dostępność prowadzić. Jak e, ja, jako programista, z mojej perspektywy, byłbym w stanie przekonać biznes do tego, żeby to accessibility zainwestować? Bo tutaj jeszcze ci to mm -hmm. powiem jedną rzecz. Bardzo często spotykam się z programistami, którzy widzą coraz więcej, coraz głośniej jest o tym accessibility, mm -hmm. ale nie mają możliwości sprawdzania się, zmierzenia z tym problemem u siebie w pracy, bo nikt nie chce przeznaczać czasu na to, żeby tu ich aplikację bardziej udostępnić. Bardzo dobre pytanie. Jeżeli chodzi o perspektywę programistę, jak programista może przekonać biznes? Dostępność. Cyfrowa, zdefiniowana w UCG to jest zestaw dobrych praktyk. I te dobre praktyki są za darmo. Dzisiaj i od ponad 20 lat, bo od 1999 roku, kiedy został stworzony de facto internet WWW, mówiące o tym, jak powinniśmy tworzyć produkty cyfrowe, które będą dostosowane dla, między innymi dla osób z niepełnosprawnością. Jak przekonać, jeżeli chcemy tworzyć biznes, który będzie zachowywał higienę kodu? Wyobraź sobie, ty dzisiaj tworzysz kod, który bazuje na pewnych zasadach, czyli. Pole tekstowe, posłuszmy się przykładem, że to też e, troszeczkę bardziej zobrazuje, e, o czym mówimy. Mamy pole tekstowe i każde pole tekstowe powinno mieć zdefiniowaną etykietę. I teraz projektanci powiedzą, nie, 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 dlaczego? Oczywiście etykieta może być ukryta albo widoczna. I to jest bardzo ważny atrybut, ponieważ osoby korzystające z czytnika ekranu, będą miały szansę, żeby. Czytnik ekranu zakomunikował tą informację i Ty, jako programista pracujący w Polsce, tworząc e, kod, będziesz wiedział, aha, label for input ID, tworzysz to. Później Twój kolega w Stanach czy w Australii, Będzie otwierając... przyznać, przyznać, przyzwyczajony do tego patternu. W sensie Paterno wie, I to, dzieje, będzie, wiesz, to, zrobiłem, tak? to będzie, wiesz, fajna higiena, taka laurka, aha, to jest pattern, na który powinniśmy tworzyć. W momencie, kiedy będzie tworzył kolejne pole formularzu, co zrobi? A, skopiuję tutaj od Bartosza kod, bo e, wiem, że tworzył to dobrze i tworzymy fajny ekosystem, który pod kątem e, e, trwania developmentu i tego supportu będzie trwały. Bo jeżeli ty stworzysz, o, a, po co w ogóle tworzyć 4ID, a w sumie nie wiedziałem o tym, że coś takiego trzeba powiedzieć, bo pani profesor na studiach w ogóle nie mówiła o dostępności, mówili po prostu piście kod, żeby działał. Nikt nie mówił wtedy o jakiejś walidacji, że, o, o weryfikacji, czym jest dostępność. I jeżeli twój kolega teraz z Australii zacznie kopiować twój kod, no to de facto tworzycie ekosystem, który będzie trudny w utrzymaniu. A za chwilę przyjdzie Ranger z Indii i powie, panowie, tu brakuje tego label for ID, tworzycie kod, który wymaga utrzymania. Więc, jeżeli programista miałby przekonać e, szefa, e, zainwestuj w dostępność, to e, będziesz miał kod, który będzie wolny od błędów. Kod, który będzie nie wymagał tylu e, zestawu e, weryfikacji czy saportowania i będzie trwały. Myślę, że to jest jakby e, m, argument, który może przekonać, e, choć nie musi. Tak, ja tutaj wiesz co, dostrzegam jeszcze kwestię tego, że to accessibility jest jakby taką drugą falą. Pierwsza fala, która wleciała i generalnie te argumenty, które podnosisz, to są argumenty, które były za tym, żeby strony trzymały się standardu. Mhm. Jak wleciała standaryzacja, pamiętam jeszcze modne były te etykietki na, w stopkach strony, że walidator W3C tak. to zaakceptował. To mam wrażenie, że teraz dochodzimy do etapu, gdzie okej, okay, teraz skupmy się na trochę większych. Schematach, mm -hmm. komponentach, wzorcach, które nie dość, że są zgodne z jakimś tam standardem przyjaznym dla maszyn, bo teraz mamy jeszcze standard, który będzie przyjazny dla człowieka. No, zdecydowanie, no, podpisuję się pod tym i to, co powiedziałeś, tworzymy ekosystem, który jest reużywalny. Mm -hmm. Dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to, że tworząc produkt cyfrowy, będziemy wydawać olbrzymi budżet na to, żeby tworzyć coś od początku. Jeżeli stworzymy taki ekosystem, który będzie trwały, e, będzie potwierdzony przez e, grupę osób, które e, e, korzystają z niego na co dzień, dlaczego nie? Ale musimy, też, musimy pamiętać, że dostępność to jest jedna rzecz, jest jeszcze użyteczność. Ja, ja, ja też obserwując pracę deweloperów, bo tak jak powiedziałeś, o w przechodzi walidator, jest wszystko na zielono, jest pięknie. To nie znaczy, że ten produkt będzie użyteczny. Tak, to, jest, to, jest to są, to są dwie, dwie różne różne rzeczy. Można de facto spełniać e, wszystkie kryteria e, sukcesu na e, ZwCG, a produkt w kontekście, na przykład osoby niewidomej, będzie mało użyteczny, bo osoba nie będzie co mam tutaj zrobić. Tak, to prawda jest taka, że te walidatory nie są w stanie zweryfikować, czy te etykiety, które ja używam w moim interfejsie, rzeczywiście mają sens. ktoś muszę się przeczytać. Zgadza. Tu nawet taki przykład z, z, z kilku dni wcześniej. Walidowaliśmy, audytowaliśmy jeden z projektów. No i kolega wykrył, że opis województwa, opis błędu jest, wybierz prowincję. I teraz klucz, ej, no fantastycznie. Wybierz prowincję, to jest wybierz województwo ale po, albo pole kodu pocztowego, wpisz przynajmniej jedną literę. I wreszcie zaczynasz się zastanawiać ok, litera, kod, literę, tak? kod pocztowy to mam wpisać tą literę, czy mam wpisać jakąś liczbę? Więc e, no, valitory, musi być zdrowy, zdrowy rozsądek, jakby e, programista, czy osoba tworząca produkt cyfrowy, bo dla mnie tak naprawdę to jest grupa osób. Programista to jest jeden ważny aspekt, ale musimy mieć tak naprawdę projektanta, który powie, jak możemy zaprojektować to, żeby to rzeczywiście miało sens. Żeby to miało sens dla odbiorcy zarówno osoby widzącego, jak i oso jakby osoby niewidomej korzystającej z szczytnika ekranu. Tak, jeżeli Czy... nam zabraknie argumentów, jako, jako deweloper e, w kontekście e, e, narzędzi e, w ogóle utrzymywalności kodu i hmm. tak dalej, to zawsze pojawia się ten drugi argument, do którego dobijemy w końcu, czyli kwestie prawne. I kiedy generalnie ta dostępność jest hmm. wymogiem hmm. Już, tak naprawdę natury biznesowej, a nie tych stricte technicznej. Kiedy się kiedy, że tak powiem, mamy e, przymus tego, żeby to te schematy stosować? Tak, e, jesteśmy w Unii Europejskiej. Jeszcze jesteśmy i mam nadzieję, że jak najdłużej. Tak. Trzymamy kciuki. E, w kontekście prawa, w Europie funkcjonuje European Accessibility Act, który nakłada na podmioty publiczne byciem dostępnym. Czyli dzisiaj, e, jeżeli jesteśmy firmą, która tworzy produkty e, na użytek publiczny, te, czytajmy, strona Urzędu Miasta, e, strona złożenia PIT-u, e, Urząd Skarbowy te produkty cyfrowe powinny być dzisiaj dostępne. Jeżeli nie są dostępne, na szczęście w Polsce szybko podpisuje się ustawę, więc mamy ustawę z kwietnia 2019 roku, która mówi o tym, który nakłada obowiązek spełnienia w CAGA na poziomie pojedynczego i podwójnego A, tłumacząc to na język uniwersalny, produkt musi być dostępny dla większości odbiorców. Niektóre kraje e, poszły krok dalej i wymagają od między innymi instytucji finansowych, żeby były dostępne. Mhm. I na rynku polskim jest kilka instytucji finansowych, gdzie e, matki, oddziały matki są w krajach między innymi Holandii, e, Francji czy Hiszpanii, które nakładają obowiązek: Macie być dostępni. Rozumiem. I to powoduje, że na rynku polskich te instytucje jako matki, córki czy oddziały też zaczynają mówić o dostępności. Co to znaczy, żeby być dostępni? Bo rozumiem, że tam gdzieś jest jakiś threshold. Właśnie wiesz co, z tym thresholdem każdy pyta, bo łatwiej jest nam wytłumaczyć ten threshold i powiedzieć o, przeszedłem ten threshold, jestem dostępny. Trudno jest to zdefiniować, bo... Jak samej dostępności, mamy pewne kryteria sukcesu, które mówimy, że są spełnione czy niespełnione, i, i może się posłużę przykładem. E, treści nietekstowe czyli wszystkie obrazki, zdjęcia, które po pojawiają się czasami na produkcie cyfrowym e, mogą lub nie muszą mieć opis e, alternatywny. I e, jeżeli to jest strona e-commerce, i wiesz, wchodzisz tam i jest jakaś percepcja ciuchu, które możesz kupić. Świetna boluska stylu Soho, i tego opisu brakuje. Jako jednego elementu, i załóżmy, że wszystkie elementy są na maksa dostępne, ale zdjęcie, które jest głównym atrybutem opisującym ten produkt, i oprócz tego nie ma żadnego opisu, jest główną determinantą, tak chcę kupić ten produkt, no to w tym momencie to jedno kryterium sukcesu może przeważyć nad tym, że ten produkt będzie niedostępny. I, I nie ma takiego thresholda. Czyli ja jestem w antyfanem mówienia, że aha, jest threshold, jeżeli spełnisz 50% kryteriów sukcesu, to jesteś dostępny. Nie ma czegoś takiego. Ustawa, czy European Accessibility Act, czy sekcja 508 w Stanach mówi wprost. Żeby być dostępnym, musisz spełniać kryteria na poziomie pojedynczym i podwójnym, a i Oczywiście mogą być jakieś odchylenia, ale naszym celem, jako właścicieli biznesowych, powinno być to, że te wymagania spełnimy prędzej czy później. I oczywiście to może być okres przejściowy, gdzie ten threshold mówimy sobie dzisiaj, że OK, jestem dostępny, czy spełniam 50% kryteriów sukcesu. Ale to totalnie nic nie znaczy, bo może z tych pozostałych 50 kryteriów one są na tyle mało znaczące, że w kontekście tych odbiorców i tego produktu. Będzie ok, ale pojawi się inny produkt, gdzie jedno kryterium z 50 będzie mówiło o tym i determinowało to, że no sorry, produkt jest niedostępny. Więc y, niestety nie ma tak łatwo i nie ma tego thresholda, bo każdy pyta się tego: To Piotr, jaki jest ten threshold? Kiedy powiemy, że jak spełnię 80% kryteriów sukcesu, to będę dostępny? Ja mówię: Wiesz, co, to zależy. To zależy od tej perspektywy kim jest produkt, kim jest grupa odbiorców. Wybacz, przepraszam, że cię trochę rozczarowałem, bo widzę w twoich oczach, że nie takiej odpowiedzi oczekiwałeś, ale trudno jest to zdeterminować. Prawie, prawie, prawie to tak, godzę się z myślą. Um, jak w tym wszystkim się plasują audyty? Bo zajmujecie się też audytami, nie? Tak, tak, tworzymy audyty. Wiesz co, audyty są trochę e, taką kierunkiem pokazania czy jest dobrze czy jest źle? Bo, Czyli o, by... jak daleko odbiegamy, tak naprawdę Zgadza od perfekcji, się. powiedzmy, tak? No bo nie ma dzisiaj, jeżeli bym Ciebie teraz posadził, czy osobę niewidomą korzystającą z czytnika ekranu, przy kombinacji czytniku ekranu i przeglądarki może się okazać, że produkt będzie so-so, ale wejdzie tam inna osoba, która korzysta z produktu cyfrowego w inny sposób, bo to jest troszeczkę mm, piękne, że możesz dojechać do Wrocławia w różny sposób. Możesz iść z buta, możesz pojechać rowerem, możesz wynająć sobie helikopter, albo pojechać przez Berlin samochodem. I podobnie jest z dostępnością czy korzystaniem z produktów cyfrowych. Każdy z nas korzysta z tego produktu cyfrowego inaczej. Niektórzy włączą sobie na telefonie, lub na przykład niektórzy nie mają komputera i korzystają tylko z rozwiązania na telefonie. Przykład: Afryka. Afryka jest e, e, m, kontynentem, gdzie mobile first wygrywa. Ponieważ zakup telefonu w porównaniu do zakupu desktopa jest na takim poziomie, jest tańsze, jest bardziej dostępne. Więc tam usługi bankowe są mobile first. Tam nawet dzisiaj z racji niskiej transmisji danych, bo ta infrastruktura internetowa też nie jest rozwinięta, i to też jest przykład pewnej niedostępności e, usług. Wymaga od banków tworzenia serwisów de facto trochę takich wapowych, jak były 15 mhm. lat temu, że Pamiętam. wybierz jeden, żeby wysłać przelew do mamy, potwierdź dwójką, wprowadź SMS-a, więc ten interfejs graficzny trochę nie istnieje. Istnieją troszeczkę inny typ usług, żeby to funkcjonowało i działało. Tutaj wspominasz właśnie użytkowników, którzy korzystają z. Komputera, tak naprawdę, mhm. ze swoich produktów w zupełnie inny sposób niż my przewidujemy. I teraz e, wspominałeś, że. Jeszcze w tym Zielonym Banku mhm. e, mieliście użytkownika, który Wam opisał generalnie, tak. jakie ma problemy i tak dalej. Podejrzewam, że od tamtego czasu miałeś bardzo wiele spotkań z mhm. tego typu osobami. Czy pamiętasz takie historie, takie najbardziej. Coś, co generalnie zapadło Ci w pamięć, co Cię mega zaskoczyło i wywróciło Twoje postrzeganie tego, co my musimy zbudować rzeczywiście. Wiesz co, właściwie każde spotkanie z osobą niepełnosprawną to jest nowe doświadczenie. Niedawno miałem możliwość wywiadów z osobami z zaburzeniami poznawczymi, czy chorobami dwubigonowymi, I, i to też rzutuje, każde takie spotkanie rzutuje trochę inną perspektywę, że mając produkt cyfrowy i nawet go projektując, Druga strona może patrzeć na niego troszeczkę inaczej. Czyli to już nie jest kwestia tylko mechanicznych aspektów interakcji z komputerem, ale też zrozumienia treści. Zrozumienia treści, odbioru koloru, natłoku informacji, jak na ten test jest rzutowany. I wracając jeszcze trochę do tego audytu, audyty są takim punktem kontrolnym powiedzenia, czy jest dobrze, czy jest źle. Bo audyt y, powinien, znaczy zachęcam, jakby wszystkie firmy do tego, żeby audyt sobie robić. Można to zrobić samemu. Oczywiście, można wynająć profesjonalną firmę, która powie, no jesteście kiepscy i, i, i trzeba za rzeczywiście zaplanować jakieś Nieknie akcje. Ale robię takiego feedbacku. Tak, takie nie kiepsce, a wy jesteście fantastyczni. W każdym razie jest sporo narzędzi, ale audyty są takim kierunkiem mówiącym: y, Słuchaj, y, okej, okay, chcesz dojść do tej drogi, do, dojechać do Wrocławia. Ale na razie to ty jesteś w, w Pradze. Okay. I, 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 I trochę przejechałeś, i musisz um, zrobić, zrobić takie kroki, a nie inne, żeby doprowadzić do tego momentu, że będziesz mówił, że jesteś dostępny. Czyli to są bardziej trochę takie wytyczne, które możemy później wiesz, wklepać do GPS-a i powiedzieć: okej, okay, musimy zrobić to i to. Czyli taki stworzyć troszeczkę plan podróży. Co musimy zrobić, żeby za jakiś czas powiedzieć, że być dostępnym? To mam jeszcze jedno ciekawe pytanie, a propos oczekiwań takich osób, które, no generalnie osób z niepełnosprawnościami, mm. bo generalnie nie ułatwiamy im życia. Patrząc nie. w ogólności na to, jak wygląda i polski internet, i w ogólności internet, i to jakim, na jakim poziomie to accessibility jest w tym momencie zadbane, to jaki sposób firma czy dany produkt może poinformować taką osobę, o tym, co w ogóle je udostępnia. Żeby to nie, nie kończyło się zawsze tym, że wchodzę na stronę i lecę tabulatorem po wszystkich elementach, sprawdzam czy to... Muszę się tej strony nauczyć, nie? Czy spotkałeś się z jakimiś praktykami, które to wspierają? The, znaczy tak, jeżeli chodzi o taką perspektywę mówienia o dostępności, strony czy produkty cyfrowe, które są znaczące, starają się publikować coś takiego jak accessibility statement. Czyli mówiąc, czy jesteśmy dostępni, czy nie jesteśmy dostępni? Jest w Stanach, też taki globalny, czy w Stanach, międzynarodowy certyfikat Volunteer Product Accessibility Template, który mówi o stanie dostępności danego produktu. Oczywiście, czy osoba niepełnosprawna będzie tam wchodziła i mówi, aha, no dobrze, no, no nie jest dostępna, to, to sama wiem, bo, bo, bo sprawdziłam to i działam. Osoby, na przykład korzystające z czytników ekranu, mogą korzystać z produktu cyfrowego w różny sposób. Niektórzy na przykład przeskakują od razu do e, futera, mhm. e, do stopki. Tam jest zawsze najwięcej linków. I, jest najwięcej linków A. i z punktu widzenia SEO zazwyczaj e, są tam linki, które są najważniejsze z punktu widzenia tej strony. Więc to jest bardzo fajny ja trop. Ja też, to było też odkrycie nawet nie w kontekście osób niewidomych, ale we Wrocławiu, Polski Związek Głuchych, robiliśmy testy biblioteki i też zobaczyłem, że taki pewien pattern, że czy to była młodsza, czy starsza osoba, mówiła, ja Panie Piotrze nie, 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 nie korzystam z tej nawigacji, bo jej nie rozumiem czasami. I to też jest też kwestia, że Osoba głucha posługuje się bardzo ograniczonym językiem, i w momencie, kiedy wchodzimy na bibliotekę i było bardzo trudne polskie słowo, księgi zbiór, nagle się okazuje, ale ja nie wiem, co to jest. Bo ta osoba wie, co to jest regał, wie, co to są książki, ale kiedy widzi takie słowo, nie wie, co się pod nim może spotkać. Mhm, I co się okazało, że te osoby. Mówię, przeskakują od razu do stopki, bo wiecie, tam są najważniejsze informacje, które powinny się znaleźć i rzeczywiście tak się pojawia, bo marketingowcy, seowcy dbają o to, żeby w stopce były te informacje, które są najważniejsze z punktu widzenia odbiorcy. I w kontekście korzystania produktów to też zależy trochę od poznawczych, czy charakteru osoby, która będzie korzystała, bo może być tak, że dana osoba wejdzie na znany portal i powie, kurczę, chciałabym coś kupić. I odbije się troszeczkę tak od muru i powie, kurczę, ja nie potrafię korzystać z tego portalu i co zrobi, pójdzie gdzieś indziej. Swego czasu popularne na stronach były sitemapy. Tak, i są dalej popularne. To jest jedne z ważnych artefaktów, jeżeli strona jest, chce, żeby strona była dostępna. Sitemapy pomagają wejść i zapoznać się bez zapuszczania się w różne obsa, obszary e, strony z całą architekturą mhm. e, strony i tym samym, jakby jak ta strona jest zbudowana. Tak, gdzie są uporządkowane informacje. No tak, I to, to jest informacja. jedno, że to jest jedno z ważnych kryteriów sukcesu, które powinno być spełnione, które mówimy o tym, że powinieneś dać użytkownikowi przynajmniej jedną opcję dotarcia do treści. Bo mhm. popatrz, jeżeli wchodzisz na serwis, znany serwis informacyjny, wczoraj czytałeś o znanym procesie stulecia, który się teraz dzieje i chciałbyś przeczytać, przechodzisz jutro i ten już artykuł zniknął ze strony głównej, Powiem tak, jak nie masz żadnych problemów z korzystaniem z komputera i tak byś miał problem, żeby to znaleźć. Także <grym> tak. nie jestem w stanie wyobrazić nawet co przeżywają osoby, które... I, i, I teraz ta perspektywa daje nam wszystkim, na przykład przez wyszukiwarkę, wpisuje proces stulecia, wyszukuje. Albo jak zostać programistą, który zna dostępność. Mhm. Sidemapa z drugiej strony też pozwala, o ta kategoria to była kategoria pod tytułem newsy, czy aktualności, czy ploteczki, mhm. jesteśmy w stanie szybciej dotrzeć do tej treści, która była wczoraj, a już dzisiaj jej nie ma. Z tym, że sitemapy nadają się idealnie do takich serwisów właśnie typowo informacyjnych czy sklepów tak. i tak dalej. E, Jakie są Twoje doświadczenia w kontekście aplikacji webowych? Mówimy tutaj o czymś, co na przykład symuluje Photoshopa w przeglądarce albo mhm. coś w tym stylu. Nie? E, wiadomo, że każdy produkt, każde wymaganie funkcjonalne trzeba dostosować do, do produktu. Czasami to jest po prostu zbędne. I, i e, jeżeli w danym kontekście ta sitemapa nie jest potrzebna, to po prostu z niej zrezygnujemy. Jeżeli będzie potrzebna wyszukiwarka, no dlaczego nie? Wszystko zależy, co chcesz osiągnąć, bo musimy dalej pamiętać, że budujemy produkty cyfrowe dla innych ludzi. Więc jeżeli ta sitemapa jest wymagana, jeżeli w kontekście e, odbiorcy pomożemy e, i SEO, bo pamiętajmy tak naprawdę, że. SEO akcesy... też lubi sitemapy, Tak, tak SEO, se, se, SEO bardzo lubi sitemapy i te sitemapy dobrze zdefiniowane pomagają e, też lepiej indeksować e, dany produkt cyfrowy, który wyświetla się e, wyżej w wynikach wyszukiwania. Więc w IT pojawia się to słowo, to zależy, to zależy w tym kontekście, e, czy powinno się pojawić, czy nie. Ja w ogóle z takich patternów, które pomagają w nawigacji, e, jedna z rzeczy, której nie wiedziałem, że istnieje, mm -hmm. e, spotkałem się ze skip linkami. Tak. To jest coś, czego my zwykle na stronach nie zauważamy. Jak, jak się do tego dobrać z punktu widzenia użytkownika? Kiedy to się pokazuje? Nie? Tak. E, to jest bardzo fajny feature i właściwie wujek Google, e, wszystkie portale e, social mają te skip linki, jaka jest w ogóle i ta? E, Idea która ma pomagać osobom korzystającym z klawiatury, czyli osobom starszych, pamiętasz, Bartosz, Będziemy tak, my po 50 będziemy, nie będziemy, będziemy korzystać z myszki, będziemy korzystać tylko z klawiaturę, e, ma pomóc nam przejść szybciej do treści, które nas interesują. Czyli w założeniu powinniśmy móc omijać duże bloki, czy to nawigacyjne, które zawierają mnóstwo zbędnych linków, i od razu przeskoczyć do treści, które mogą nas zainteresować. To może być skiptu, e, jesteśmy na portalu informacyjnym, jest duża belka informacyjna z e, 30 linkami. Klikasz sobie tab, pojawia ci się nagle skip to Content i czyli programista musi to zaprojektować, za, zaimplementować, e, projekt musi to zaprojektować, e, zaprojektować, użytkownik będzie z tego korzystał i... Zamiast klikać 30 razy ten tab, klikasz skip, enter i od razu przeskakujesz do treści, która cię interesuje. To interesuje. a propos samych czytników ekranowych, dopowiemy, że czytniki ekranowe nie tylko pozwalają wam klikać tabulatorem, ale tam jest dużo więcej feature'ów. Tak. Tak. do końca tylko myślę, bo generalnie tych feature'ów jest bardzo dużo i to co ja zauważyłem osobiście, to jest to, że tak samo jak omy zwykłych użytkowników, którzy są Eksperckimi użytkownikami, ale mhm. też są użytkownicy, którzy są e, początkujący i, tak jak mówiłeś, klikają sobie pojedynczo klawiszami. Oni mogą nie mieć do, problemów e, z dostępnością jako taką, mhm. e, ale są po prostu mniej zaawansowani. I tutaj wstawiamy w to całą układankę czytniki ekranowe. Mhm. I czy wśród osób e, z niepełnosprawnościami? Też jest taka, takie rozwarstwienie, jeżeli chodzi o ekspertów skorzystania z czytników ekranowych i osoby początkujące, czy to jest bardziej muszę się tego nauczyć, i ja się bardziej w tym ewexpię, żeby móc tego korzystać wygodniej? Zdecydowanie tak, jakby można powiedzieć, że ta dojrzałość cyfrowa jest bardzo różna, bo to jest też kwestia, że w momencie, kiedy mamy różne systemy, Windows, Linux, Mac iOS i każdy z czytników ekranu ma około 50 do 80 różnych skrótów klawiszowych, które umożliwiają Ci łatwiejsze korzystanie z treści. Ale musisz pamiętać. Trzeba się je teraz nauczyć. I teraz e, wszystko zaczyna się od tego, kto jest Twoim nauczycielem. I e, jeżeli spotkasz nauczycielem, który powie ci tak, przechodź tabem, czy w momencie kiedy. Należy też to zróżnić, chciałbym tylko zaznaczyć, że Skip to link jest głównie dedykowany dla osób, które korzystają z klawiatury, niekoniecznie czytników ekranu, czyli osoby, które nie korzystają z myszki, mają zaburzenia dgania rąk, czy posługują się rysikiem, żeby szybciej móc korzystać z danej, danej strony. I w kontekście czytników ekranu, znów, zależy kto, kto cię uczył. Jeżeli to jest osoba, która nauczyła się korzystania z czytnika ekranu 15 lat temu i jedynym sposobem korzystania to było właśnie przechodzenie kursu lewo-prawo i ona przekaże ci tą informację, no tak będziesz korzystał. Dlatego w Polsce jest zawód tyfloinformatyka i my w Kinaole mamy to szczęście, że zatrudniamy osobę niewidomą, która jest tyfloinformatykiem i to jest osoba, która powinna uczyć innych, jak korzystać z różnych device'ów. I o ile chodzi o produkty z jabłuszkiem, tam jest bardzo fajny onboarding. Czyli w momencie, kiedy rozpakowujesz telefon, VoiceOver, nie wiem czy zauważyłeś w momencie kiedy włączania, on może być odostępny od razu. Tak. No. I, I to jest właśnie fajne, bo nie wiesz kto jest z tym odbiorcą, ale masz możliwość bardzo szybkiego od momentu rozpakowania. Właściwie korzystać co do tego urządzenia. Trochę taki skipling, że pierwsze tak, skip... skiplingi to jest pierwsze co się pokazuje, tak, jak się na stronie. Nie chcesz, nie chcesz włączyć voice przejdź przejść dalej. U konkurenta z, z Kalifornii, no trochę tego nie ma. Mhm. I teraz, w momencie, kiedy pojawia się też no, kwestia też budżetu i, i na jakie urządzenie mnie stać jako mhm. użytkownika, to też jest taka perspektywa, że w kontekście rozwiązania konkurencji ktoś musi mi pokazać, jak z tego urządzenia korzystać. Mhm. Bo na Androidzie jest no, około 20 różnych ruchów. Rąk, które możemy, palca, które możemy wykonać, oczywiście, my możemy je zastąpić. Teraz, jeżeli ktoś mi tego nie pokaże, no to ta dojrzałość, jeżeli chodzi o obsługę czy, czy umiejętność, może być różna. I tak zdecydowanie spotkałem różne osoby, gdzie nawet nie wiedziały o tym, że można na przykład przeskoczyć po nagłówkach, czy można przeskoczyć po markach na danej stronie, żeby szybciej dotrzeć do danych treści. Więc w Polsce. Musimy zrobić jeszcze bardzo dużo w kontekście tego, żeby umiejętność korzystania z odczytników ekranu była na poprawnym poziomie, żeby wyrównać ten poziom i, i żeby te osoby rzeczywiście mogły cieszyć się korzystając z tych produktów cyfrowych. No bo wyobraź sobie, że jeżeli ktoś przechodzi przez wszystkie klikalne elementy i wejdzie na portal informacyjny, a interesuje go sekcja sport, no to musi spędzić nieporównywalnie dużo czasu żeby wejść, plus sama możliwość konfiguracji i każdy czytnik ekranu daje sporo możliwość konfiguracji, żeby dostosować to pod użytkownika. Tak, ja, e, wspomniałeś o tym, że właśnie z kiplinków na przykład korzystają nie tylko osoby, które korzystają tylko z klawiatury e, i tak dalej. E, ja w ogóle się zdarzyłem z takim przypadkiem, gdzie miałem dewelopera, który, znaczy dewelopera, w sumie chłopak był programistą mhm. e, i on siedział przy ekranie, kilkadziesiąt cali, mm -hmm. mniej więcej w takiej odległości. Miał wszystko zzoomowane jeszcze na 200%, jak nie więcej. Także on tak naprawdę na tym wielkim ekranie był w stanie zobaczyć tylko taki wycinek tak. tego, co my rzeczywiście widzimy. I wtedy tego rodzaju ułatwienia mega poprawiają jakość pracy, bo od razu mi przeniesie ekran w to miejsce. Nie muszę scrollować go w wieczność lewo i prawo. Nie? Zgadza się, no powiększenie to jest też jedno z ważnych kryteriów sukcesu i pomaga wszystkim, jakby wiesz, program jeszcze moja mama w pracy, ja. Też, też korzysta, wiesz, powiększenie i jest w stanie korzystać z e, Windowsa w taki sposób, jak i my, więc to powiększenie nam pomaga. I, hmm. i to jest jeden z takich artefaktów, to, to jest właśnie, o czym mówiliśmy na samym początku, że e, definicje WCAGA WCA, e, dedykowane osobom z niepełnosprawnościami pomagają tak naprawdę nam wszystkim. Tak. I my Czyli... tego sobie nie zdajemy, nie zdajemy sobie czasem sprawy, że my stajemy się osobami z niepełnosprawnością tymczasowo nieraz. Nie, nie musimy czekać do 50, nie? Zdecydowanie się, zgadza się. Ja jestem ojcem e, młodego Mikołajka i wiesz, Netflix przed pojawieniem się syna. Okej, okay, o, oglądamy. W momencie, Kiedy pojawia się mały szkra, kurczę, ten czas jest trochę inny, ale w momencie kiedy zasypiacie obok telewizora, kurczę, taka myśl, a może sobie obejrzymy ten serial? No ale teraz co? Bez dźwięku? No spoko. O, napisy. napisy. Czyli dalej możesz sobie włączać jeszcze sobie napisy. No i o, fajnie, obejrzyliśmy. oczywiście dźwięk na 1-2 stopnie i jesteśmy w stanie zapoznać się z tą treścią i to też jest jeden z ważnych kryteriów stworzenia kontentu dostępnego dla wszystkich. Jesteśmy na dworcu, jesteśmy na lotnisku, mamy wszędzie tablice i to jest de facto dostępność otacza nas dookoła, ale czasami nie mamy takiej świadomości, że rzeczywiście e, e, ono funkcjonuje. W Kalifornii, kiedy po raz pierwszy zaczęto obniżać krawężniki dla wózków inwalidzkich, okazało się, że z tego rozwiązania korzystają wszyscy, bo rowerzyści, Rolkarze, rodzice ciągnący wujek, deskarze i nagle pomaga to wszystkim. Więc to jest jakby piękne w dostępności, że tworząc coś małego mamy jakby impact na całość i czasami jakby nie doceniamy tego, co robimy, bo tworzymy, zaczynamy tworzyć coś dla większego grona odbiorców. Ja myślę, że to jest idealna puenta na, na nasze dzisiejsze spotkanie. E, ja e, zwrócę się teraz do widzów, którzy będą nas oglądać. E, generalnie Kinaole to jest firma, która zajmuje się w dużej mierze audytami. E, czyli bym powiedział, że projektowaniem, projektowaniem uniwersalnym, szkoleniami i gdzieś tam na samym końcu e, audytami, bo no, te audyty są tylko drog drogowskazem, a bardziej tworzymy i doradzamy jak tworzyć produkty, które są inkluzywne i uniwersalne dla wszystkich. Także polecam serdecznie zapoznać się z waszym profilem, bo publikujecie też całkiem ciekawe rzeczy, zarówno na Linkedinie. Mieliście mega fajnego live'a poświęconego dostępności. Mhm. Widziałem, że był tam nawet był lektor języka migowego. Tak. Także mega, będzie... mega szacun. Tutaj... U nas też będzie, u nas też będzie tłumacz języka migowego. Tak, z zespołem Staramy się budować też świadomość dostępności cyfrowej i powstał raport e-commerce, e, czy stanu e-commerce dostępności cyfrowej, mm -hmm. przepraszam bardzo, że Ci w, e, wszedłem w głos. I e, ostatnio postanowiliśmy z zespołem też dotknąć branżę bankową, więc e, już niedługo e, pojawi się raport dostępności cyfrowej bankowości. Przez zobaczymy, czy ta bankowość jest dostępna, czy nie. Czytałem ten pierwszy raport, nie mogę się doczekać drugiego, także dziękuję, dziękuję Ci serdecznie. A dla naszych widzów, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadajcie je w komentarzach pod wideo i my postaramy się wszystko przekazać Piotrowi i dostaniecie swoje odpowiedzi. Także dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, bo wydaje mi się, że podzieliłeś się bardzo wieloma ciekawymi wskazówkami i przemyśleniami a dostępności i przygodami różnymi. Także życzę wszystkim miłego weekendu. Dziękuję i cześć. Dzięki. Cześć.